Cześć wam, jestem teraz na terenie Niemiec. Wszedłem teraz przez płot na starą fabrykę niemiecką. Ta fabryka jest podzielona na dwie części. Jedna część jest użytkowana, druga jest część wyłączona z użytku. Teraz pójdziemy zwiedzić tą wyłączoną z użytku. Chyba ochroniarz idzie z psem, coś słychać. Tu jest bardzo teren pilnowany, także postaram się teraz schować, niech on przejdzie. Za chwilę się włączę. Jeszcze pogadamy za chwilkę. Musiałem przejść przez płot z drutem kolczastym. Dobra, na razie się zwijam w krzaki. Później tam dojdziemy do budynku, spróbujemy wejść po drabinie do góry na dach. Tu byłem wcześniej, w dzień. Zrobiłem rozeznanie. Też dobra, później dokończę. Hej! Dobra, udało mi się przejść przez pół fabryki niemieckiej, tajnej fabryki, niezauważalny.
Tam było dwóch ochroniarzy z psem. Musiałem trochę przeczekać w krzakach. Teraz udamy się na budynek. Wejdziemy po drabinie jakieś 15, może 20 metrów na dach. I tam dachem wejdziemy dziurą. Tak jak mówiłem wcześniej. Znowu psy słyszę. Jak mówię, wcześniej tutaj byłem w dzień zrobić rozpoznanie. Wleciałem dronem na zakład, ale musiałem szybko się wycofać, bo było zainteresowanie tym dronem. Tak mniej więcej drogę już znam. Teraz tam dojdziemy, wejdziemy na górę i pochodzimy trochę po środku, gdzie w środku zakładu. Dobra, ja lecę dalej. Nie chcę być dłużej na widoku. Zaraz pewnie znowu ochroniarze będą szli albo jechali. Dobra, lecę tam. Dobra, haj. No dobra, jest drabina. Teraz będziemy wchodzić do góry, na dach. I zobaczymy, co tam, czy jest tam faktycznie wejście. Lecimy na górę. Zobaczyć, czy uda wejść tam. Hej, widzimy się w środku. Dobra, uważam na górę. Po drabinie już jestem prawie na samej górze. Zobaczymy, czy tam się dostanę, tam jest dziura w murze. Także spróbujemy wejść tą dziurą. Dobra, jestem na jakiejś hali. Jakieś filary. Jakieś suficie dziury. Nawet nie wiem, dlaczego to było, co to jest. Jakieś stare instalacje elektryczne. Ciężko się tu było dostać, ale jakoś jestem. Wszystko przerdzewiałe. Po wojnie wszystko zostało tak jak jest. I chyba chodzę tutaj, nie wiem, czy tutaj ktoś był. Chyba nikogo nie było. Przed wojną była fabryka. Pewnie chemikali. Stara fabryka. Teraz stoi to opuszczone. Także zaraz pójdziemy tam do końca zobaczyć, co tam na końcu jest. Tam jest jakieś pomieszczenia chyba są. No zaraz zobaczymy. Idziemy tam na koniec. Thank you.
bo jest tej cholernie ciemno i niebezpiecznie, ledwo co bym do dziury wpadł. Także lepiej tutaj uważać. Jakaś masakra. Coś słyszałem. Wow. Chyba to sam nie jestem. Chyba już wiedzą, że ktoś tu jest. Uciekam. Tutaj był kiedyś, podczas wojny, szpital polowy. Może to może i tutaj, albo w innej części. Teraz wejdziemy do środka i zobaczymy, co tam w środku jest. Pajęczyny wiszą. Chyba były kible. Trudno powiedzieć, ale jaki jest kibel. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. A tutaj nic nie ma więcej. Tu chyba była umywalka. Umywalnie. Dobra, musimy stąd wyjść. Idziemy innym wejściem. Tu jakieś pomieszczenia były. Może jakieś laboratorium, trudno powiedzieć. Też umywalki. Belek. Tutaj chyba był prysznic. No nie wiem, tam był prysznic. Szlak. Jakieś szafki. Trudno powiedzieć. Tu też jakieś szafki. Jakie
Źle, chyba tu był jakiś laboratorium. Albo faktycznie szpital polowy. Pomieszczenie, kontakty, szafki puste. Ciekawy jestem. Kurde, żebym nie... Żeby ja tu stąd wyszedł. To jest tak istny labirynt. Ty, coś tam leży. Fuh, zakurwano wszystko. To jest swastyka. Zamazana. Co to jest? Olega, co to jest? Muszę to jakoś obczaić. Otworzymy, zobaczymy. Ty, to jest mapa. Ale jaja. O, zakurzone. Ty, to jest stara mapa. Niemiecka stara mapa przedwojenna chyba. Nawet chyba oryginalna, ale masakra. Gdzieś powinna być na legendzie. Jakaś data. Tu po niemiecku napisane ołówkiem. Jest data. Nie wiem, czy będzie to widać. 1936. Ale jaja. Frankfurt. To jest zachodnia mapa obecnej Polski. Ty, jaka trafiejka. Nie było nic więcej? Ja pierdzi. Dobra, muszę być cicho. Żeby nikt mnie nie usłyszał. Ja pierdzielę, mam mapę. Lepiej widać przy drugiej latarce. O, jest. Lepsza latarka. Masakra. No, oryginalna. Z takich kwadraci, z takich prostokątów. Na materiale. Tu jest materiał. Mapa, oryginalna mapa. Swastyka skreślona. Czyli tu po wojnie chyba miaszki byli. Super. Stara mapa. Dobra, idę coś zobaczyć jeszcze gdzieś może będzie. Zwiedzę do końca ten teren. Może coś wyłuskamy jeszcze. Dobra, mapę zabieramy. Idę tam się zobaczyć. Może coś jeszcze się znajdzie. Rewelacja. Kurde. Słyszeliście? Szmitary przyszły. Dobra, czas na spadać chyba.
Dobra, muszę na rynek pomieszczenia, teraz co zrobimy? Jerbomatę. Chyba zrobimy jerbomatę. W starym parapecie. Ale to za chwilę się rozłożę. Idziemy parzyć. Moja pierwsza yerba mate w Niemczech, Deutschland. Yerba się zaparzyła. Można pić spokojnie. Fajna, dobra, ciepła. Ciepłutka. A tu widzę jakąś ulewę. Co to za manek leży? O! Fuu! Kończyna. Jedna marka. A z tego Republik Deutsche Demokratische, jakoś tak, Demokratyczna Republika, czyli 1977, o, komunistyczna monetka. Czyli na dojebie Niemcy po wojnie. Dobra, dokończę tą yerbę i spadamy, bo się spóźno. Nie chcę, żeby świtało. Jeszcze muszę wyjść przed tym, jak będzie świtać. Bo później już będzie ciężko, jak słońce zejdzie. Nie wiem, czy tam wyjdę, bo muszę poszukać teraz wyjścia. Trochę zabłądziłem, ale mam nadzieję, że się uda wyjść. Dobra, kończę yerbę, pakuję się i lecę dalej. Hej.
dobra, udało mi się wyjść, jak już wyszedłem, teraz muszę zapierdzielać na drugą stronę zakładu i wyjść przez płot, tak jak wszedłem. Tylko żeby znowu ochroniarze nie przyszli. Dobra, to by było na tyle. Także nie róbcie tego w domu, tak się mówi, no. Sami tego nie róbcie, to jest dość niebezpieczne. Przynajmniej w Niemczech, tu jakby mnie dorwali, mam nadzieję, że tego że nie dorwą, bo jeszcze mam kawałek drogi do wyjścia. A jakby mnie dorwali, to kurde, bym się nie pozbierał. Wszędzie jest płot, ale tam jest wyjście, bo widziałem, taka mała dziura jest, także tamtędy wyjdziemy i lecimy do domu. Pakuję się w auto i jadę czym prędzej do chaty, bo trochę mi to zajmie droga. Także ja was na tą chwilę pożegnam. Jadę do domu i będę montował film ten. Może coś z tego wyjdzie, chociaż będzie ciężko zmontować, bo wszędzie było ciemno praktycznie. Ale może się uda coś zmontować. Także do następnego. Hej, trzymajcie się. Dobra, już jestem w samochodzie. Także udało się jakoś wyjść bez większego problemu. Ale jak ktoś wie, co to za miejsce jest, może się domyślać, to nie piszcie w komentarzach. Nie chcę tej miejscówki spalić. Może tam jeszcze kiedyś wrócę. Jak ktoś napisze, to za miejsce, czy tamten, to na pewno ten komentarz usunę. Także jak wiecie, to nie piszcie w komentarzach, co to za miejsce. Co to za fabryka. Ja teraz jadę. Muszę dechać do autostrady. Zanim się zrobi jasno, to może już będę w domku. Także dzięki za obejrzenie. Ciężko będzie się łamać, bo to jest po ciemku. Ale dobra. Kto chce, to obejrzy. Cześć wam. Do następnego filmu. Na razie. Hej.